Więc na przykład ja ci mogę powiedzieć, że fundamentalnym prawem fizyki jest jakaś tam symetria Lagrangianu SU2 razy SU3 razy U1, cokolwiek by to znaczyło. I jak pytasz mnie, a dlaczego tak jest, to ja powiem, nie wiem dlaczego. Fundamentalne prawo fizyki to jest taki skrót myślowy, bo brzmi to bardzo mądrze, ale jak ktoś ci powie, że coś jest fundamentalnym prawem fizyki, to tak naprawdę ci mówi, że on nie wie, co to jest, nie wie, skąd to się bierze. Nie chodzi o to, że to jest coś, co ci będzie trudno zrozumieć. Ty to bardzo łatwo zrozumiesz, tylko jak już zrozumiesz, to wyprzesz, bo nie będziesz cię chciał uwierzyć, że coś takiego... No właśnie, w jednym wywiadzie może... powiedziałeś, że z fizyką kwantową problem polega na tym, że rozsądna osoba w nią nie wierzy, bo to jest wbrew wszystkiemu, co dowiedziała się wcześniej. Dokładnie tak. Elektronów, każdy z nich jakby wziął i obrócił o 360 stopni, on zmieni się na przeciwny w pewnym sensie. I dopiero musisz go obrócić dwa razy o 360 stopni, żeby on wrócił do stanu początkowego. I nie ma żadnego znaczenia, czy obracasz elektron, czy sam obejdziesz go dookoła. Jak obejdziesz go dookoła, to wylądujesz z elektronem, który jest inny. Poczekaj, czy jak ja się obrócę o 360 stopni, to nie obrócę się o 360 stopni. Znaczy, obrócisz się o 360 stopni, ale świat, który cię otacza... Efekt będzie inny. Tak. Świat, do którego trafisz w ten sposób, nie będzie tym samym światem. A jak się dwa razy obrócę, to będzie? Tak. I żaden kwantowy obiekt nie jest w konkretnym położeniu nigdy. Nie ma konkretnej prędkości nigdy. W pewnym sensie jest rozmyty w przestrzeni, ma wiele położeń naraz, cokolwiek by to znaczyło. Ja też trochę się jąkam mówiąc o tym, bo ten język, którego używamy, nie jest dobry do opisu tych zjawisk. Masz idealnie takie same warunki eksperymentu, powtórzysz dwa razy ten sam eksperyment, dostaniesz dwa razy ten sam wynik. To nie jest prawda, to nie jest prawda. W świecie kwantowym szczególnie to nie jest prawda i w świecie kwantowym zjawiska są nieprzewidywalne. Możesz dwa razy zrobić ten sam eksperyment, identyczny pod każdym względem i wynik będzie różny. I to trochę spada z nieba, jako pewnego rodzaju postulat, który jest znowu sprzeczny z tym, co wiesz o świecie ze swojego doświadczenia. De facto uczenie się fizyki polega na kłamaniu ciągłym. Wiesz, jak hodujesz dziecko, to nie mówisz mu od razu, jaki wygląda świat. A nie hodujesz. Zależy kto. Bo warunkiem koniecznym do komunikacji jest brak ścisłości. Musisz przekłamywać, żeby dało się to zrozumieć. Musisz trochę uprościć, ale nie, na tyle, żeby uchwycić sedno problemu i jednocześnie nie skłamać za bardzo. Czy ty jako naukowiec przejmujesz się zdrowym rozsądkiem, czy starasz się go uśpić? Wiesz co, no, zdrowy rozsądek to nie jest takie dobre narzędzie zawsze. Dużo ci do szczęścia nie potrzeba. Jestem teoretykiem, więc ja nie robię eksperymentów, więc ja potrzebuję tej kartki długopisu i kosza na śmieci. I... Głównie kosza na śmieci. No tak, bo dlatego, że ludzie gadają głupoty najczęściej i to dotyczy wszystkich, w szczególności mnie. Mamy teorię, która jest bezczelnie zgodna z rzeczywistością, z tym, co widzimy, a jednak się ona kompletnie kłóci z naszym zdrowym rozsądkiem, więc to jest taki trochę... Taka przykra sytuacja dla nas. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Więc taka najbardziej fundamentalna podstawowa zasada nauki jest taka, że nie powinno się wierzyć w autorytety, że jeżeli jakakolwiek wiara w nauce powinna być obecna, to tylko wiara w to, że eksperci są ignorantami. I tyle. I dzięki temu idziemy naprzód. Dużo jakichś odszczepieńców, znaczy dobrze, jest dużo różnych ludzi, którzy niekoniecznie zajmują się nauką, a mają swoją wizję rzeczywistości i o tym chętnie mówią i każdy z nich ma swoją stronę internetową, na której o tym pisze, więc jeżeli widzisz, że ludzie mądrzejsi od ciebie starają się ze wszystkich sił pokazać, że jesteś głupi i to nie jest takie proste, no to cię trochę utwierdza w przekonaniu, że być może coś w tym jest. Jesteśmy na takim etapie właśnie. Okay. Dzięki temu, że zdajemy sobie sprawę i akceptujemy pokornie fakt, że jesteśmy głupi. Więc tutaj są takie subtelności, o których trzeba pamiętać. A nie zacząłem jeszcze mówić o zjawiskach kwantowych wokół czarnych dziur, bo to zupełnie wszystko zmienia i tam się dzieją zupełnie nieintuicyjne kolejne rzeczy. Czyli więc wszystko, co powiedziałeś do tej pory... Też jest nieprawdą. Też jest nieprawdą, też dopiero nieprawdą. Teraz dochodzimy do czegoś, co, bo być może się ociera o prawdę. I sukces nauki bierze się ze skrajnej... Ze skrajnej niepewności, niewiary w nasze własne możliwości. Gadamy głupoty, w związku z tym należy bardzo wstrzemięźliwie podchodzić do tego, co nam się wydaje. Inną rzeczą dziwną jest to, że ciała się mogą poruszać po wielu drogach naraz.
To też jest w zasadzie postulowane w mechanice kwantowej, nie wiadomo czemu, to jest to fundamentalne prawo przyrody. Jak ty idziesz z domu do pracy i masz dwie możliwe drogi, to tak naprawdę idziesz dwiema drogami naraz, dzieją się dwa różne scenariusze, tylko za sprawą jakichś dziwnych efektów, które można w pewien sposób wyjaśnić, różne inne alternatywy się ze sobą kasują i w wyniku nakładania się różnych alternatyw ujawnia się tylko ta jedna, którą ci się wydaje, że odczuwasz. No ale to rzeczywiście, żeby sobie z tego dać sprawę, to trzeba się przeczołgać przez, no, przez parę lat właśnie rycia w tych dziwnych rzeczach. I trzeba trochę kłamać, mówiąc w skrócie, żeby dać się zrozumieć. Większość widzów tak wygląda teraz przed odbiornikami, także możesz być spokojny. Dziękuję bardzo za te słowa pocieszenia. Ja generalnie zawsze uważałem się za osobę głupią, w tym momencie się uważam za ultra głupią. Jestem pewnym siebie, bo jestem świadomy swoich ograniczeń i wiem, czego nie wiem, wiem być może, że to, co mi się wydaje, ma jakieś prawdopodobieństwo mniejsze lub większe. Zupełnie mnie nie dziwi to, że ludzie, którzy się tym nie zajmują na co dzień, są co najmniej zszokowani. Oczywiście, że tak. To jest bardzo zdrowa reakcja. No, rzeczywistość jest po prostu szokująca, ale to pokazuje tylko, że jesteśmy po prostu głupi. Z tego prostego powodu, że od psa to my się tak naprawdę niewiele różnimy ewolucyjnie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i się niezwykle szybko zmienia. Postęp technologiczny w dziedzinie uczenia maszynowego jest o wiele szybszy niż cokolwiek, co kiedykolwiek się działo na Ziemi, więc żyjemy w ciekawych czasach. Teorie, które obecnie posiadamy, a nie mamy żadnej pewności, że są ostateczne, pewnie nie są. Bo to jest kwestia słownictwa. U was słowo teoria znaczy trochę więcej niż dla zwykłego człowieka znaczy słowo teoria. No tak, oczywiście. No tak, ale generalnie to jest też w fizyce to jest jedna ważna rzecz, że w fizyce niczego nie udowadnia. Nie da się udowodnić czegokolwiek. W tym sensie nikt nie udowodnił, że Ziemia się kręci wokół Słońca, nie na odwrót. Tego się nie da udowodnić. To jest po prostu możliwy opis, ale nikt nie udowodnił tezy Kopernika, bo się nie da udowodnić. Generalnie sukces nauki, który jest niewątpliwy i zaczął się mniej więcej właśnie w czasach Galileusza kilkaset lat temu, bierze się stąd, że ludzie przestali wierzyć w zdrowy rozsądek, cokolwiek by to znaczyło. Więc nie da się tego uniknąć nawet, nie da się uniknąć kłamania. Nawet jakbym z ręką na sercu mówił ci teraz, jak rozumiem całą fizykę, to i tak to będą pewnie kłamstwa, bo te teorie, które znam, są niekompletne. Dzięki temu, że F ma się MC kwadrat, to nie tylko wybuchają bomby atomowe i działają elektrownie atomowe, ale w ogóle jest życie na Ziemi, bo Słońce świeci. To jest kwestia interpretacji języka, co jak nazywamy tak naprawdę. Tak w ogóle jest, taka jest ogólna zasada w fizyce, jak się czegoś nie rozumie, to się temu nadaje nazwę.